Proszę, dajcie mi dolara! Nasza mama i ja nie mamy pieniędzy, błagam! O, jedzie coś! O ja, mamo, to jest nasza szansa! Proszę nam dać dolara! Dam wam dolara! Yes! Dobra, mamy dolara! Proszę, mogę? Mogę? Już rzucam! Nie ma! Oh no, oskamowała nas mamusiu. O, syneczku, będzie dobrze. Teraz biorę cię na zjazd koszykiem! Yes! Zabawa biednych ludzi! Mamo, widzę, że mamy roller coaster w domu! Synku, chciałeś Energy Landię, to zobacz, jest lepiej! Mamo! Yes! Udało się! Prawie jak w Energy Landii. Synku, zobacz, teraz darmowy water park! Wow, water park! O, nie umiem pływać, o! Wieża ciśnień! Wow! Ale fajnie, serio! Wieża ciśnień, o nie! Nie! Mamo, czemu płaczesz? Spokojnie, mam coś. Czekaj, wygrzebię coś z tego worka. O, zobacz, kanapka ze szczurem. Synku, tego nie wolno jeść, będziesz zatruty. Ale ja zjem. Żołądek już wytrzymał dosłownie wszystko. Musimy iść do pracy, ja jestem chora, ale ty musisz iść do pracy. Dobrze, mamo, spoko, to jest easy. Ej, serio? No tak, easy, ja umiem pracować we wszystkim. O, idę się zatrudnić w tym czymś. Dobrze, synku, powodzenia. Dzięki, mamo. Ej, czekaj, muszę tylko się przebrać. Moje nowe ciuchy, które zrobiłem z liści. 100% ekologiczne. O, dobra, możemy wejść teraz. Dobra, rozmowa o pracę. Umiem jeść makaron nosem, to jest na pewno bardzo przydatne. Ej, ja mam nos? Dobra, jeszcze pójdę. Ej, tu Simon pracuje. Ej, mogę burgera, Simon? Burgierka byś chciał, może? Proszę bardzo. Burgierka? Dzięki za burgierka. Ale nie, ja nie chcę, boję tej nowej szefowej. Co? Jaki szefowej? Tu w tej pracy? No bo ja będę tu pracować. Nie, ale jak ty przecież ubrany? On się wyzywa przecież. Nie no, stary, nie ma co się martwić, nie, idę. Przebierz... O Jezu, dobra, w sumie trochę się stresuję. To jest ona? Ona w ogóle nie widzi mnie, trochę jest w transie. Widzę cię! Ta pani się we mnie zakocha. Co za piękny dzień. Hejka, zostawiłeś subika i łapkę w górę? Tak. Idź wolno. Okej, dziękuję. Co ty, gościu, tu robisz? Hejka, zostawiłeś subika i... Nie, oczywiście, że... Hejka, zostawiłeś subika i łapkę w górę? Ha, nubeczku, co, mamy się bulować? O, zostawcie mnie, chłopcy. Ej, czekajcie. Fajrod.pl. Kupię 100 ciuchy, już nikt mnie nie będzie bulować. Bum! Mam już ciuchy z fajrod.pl i teraz... Bum! Zapraszam, fajrod.pl. Kozaczkie rzeczy szkolne i inne rzeczy. Koszulki, bluzy i inne takie. Dobrze, dzień dobry, proszę pani. Ja przyszedłem na rozmowę o pracę. No dobrze, pierwsze pytanie. Z czego chcesz tu pracować? Lubię siłownię, kino i wszystko w ogóle. No spoko, bardzo fajnie. A jeszcze może coś? A, umiem śpiewać. A nie umiem. Nie no, pięknie śpiewasz, dobrze, przyjmujemy cię. Co? Jak to przyjmujecie? Wyżywię rodzinę i będę mógł stworzyć nowy dom? Yeah! Simon, dostałem to! Ale jak ty tu przyszedłem, przecież to było niemożliwe, do robienia burgerów trzeba być... Powiedziałem, że umiem śpiewać i tyle. To czemu ją skłamałeś? O, dobra, jak on zradzi. Ej, Simon, co to są za ohydne burgery? Czemu ten ogórek jest przestawiony? Ale pani szefa, przecież burgery się dobrze robią. Burgery? Miały być burgery, nie burgery. Temperatura 10 tysięcy tylko. Dobra, masz tam iść do frytkownicy, a masz. Ale jak ty do frytkownicy? Przecież tu frytki się radzą do frytkownicy. Dobra, mam nadzieję, że się czegoś nauczysz. O nie, zobacz mnie, nie możemy zobaczyć. Dobra, Simon, ale ona była dla ciebie niemiła. Ona tak zawsze? No tak zawsze, jest jak coś tylko źle robisz. Dziwne, dla mnie taka nie była. Dobra, jestem sobie na przerwie od pracy. O, mamusia mi spakowała kanapkę ze szczurem. O, kawałek kanapki, dobry. O nie, ktoś podjeżdża. Ja znam te osoby, znam je. On to jest ten z... chyba z internetu albo coś takiego. Film dla dwóch osób, ten horrorowy. Dobrze, macie powyżej 10 lat? No, raczej, nie znasz nas? Znam, pewnie. Dobrze, co byście chcieli? Popcorn i wszystkie jedzenia stąd. Już podaję. Dobrze, o Jezu, wysypałem troszeczkę. No nie, jestem taki słaby. Dobra, podaję popcorn, cyk, proszę tutaj dla pani jeszcze. Czy paczuszkę nachosów, proszę, to też dla pana. A teraz chcielibyśmy za darmo tu wejść, przez to, że zrobimy sobie tu zdjęcie. Ale ja tak nie mogę, to moja szefowa mi zabrania. Pan musi nam to zrobić, albo my tu nie przyjdziemy. Nie, no nie. No dobra, zapłacimy już. Dobra, podaj przynajmniej ten popcorn jeszcze. Dobra, podaję. O nie, wywróciłem się z popcornem, cały się wysypał. Ślama zaraz, mężu, nie wiem, czy ja chcę tu w ogóle być. Przepraszam. W zamian dostajecie kolę ode mnie. Za darmo. O Jezu, wylała mi się. O nie, jakaś ślama zaraz ze mnie, przepraszam. Tu pan narobił, oblarpał nasze ubrania. To jest okropne. Co jest zwolnione? Nie. Halo, co tu się dzieje? Spokojnie, damy wam za darmo wejście i dodatkowe bonusy. Możecie wchodzić. Dziękujemy, dobrze, wybaczymy państwu. Zostanę wylany albo wrzucony do frytkownicy. O, Fajrut, nic się nie stało, to twój pierwszy dzień, spokojnie.
Co? Serio? Dziękuję, proszę pani. Proszę, masz Doritosy. Moje, za mój kosz. Simon, wiesz co? Się wydarzyło? Zniszczyłem rury w toalecie. Przez przypadek, no. Nie chciałem uderzyć. Jak rury w toalecie? Przecież ona cię teraz pobije. O nie, ona mnie wyrzuci z pracy. No tak. Dobra, może pójdę, nie wiem. Posprząta. O, posprzątał siłownię. Może wtedy się nie wkurzy. O, dobra, dobra, dobra. Dzień dobry, proszę pana. Chciałem posprzątać panu hantelek. Ale proszę pana, ja ćwiczę. Ale ja tutaj tylko was sprzątam. Tak odkurzacze przyjadę, dobrze. A, co pan robi? Zaraz się wywalę. Tutaj mopem tylko przyjadę, tak wie pan. A, co jest? Pomocy! Przepraszam! Zmoczyłeś mi gacie! Wszystko! To ja już idę, przepraszam, proszę pana! Nie! A, dostałem! A, masz! A, masz, no! O, dostaję! Pyro, co tu się dzieje? Mi pobrudził gacie! Pyro, czemu to zrobiłeś? Czemu toaleta jest rozwalona? Ach, przepraszam, możesz mi zwolnić. Ja go wezmę i wrzucę do frytkownicy! A, co jest? Co się dzieje, Simon? Simon, co ona zrobiła właśnie? Czeka, chcę burgera z niego zrobić! Nie wiem, dobra, nie wiem, chodź już stąd. Pyrociku, pewnie ci to bolało. Proszę, to na twoje wszystko, proszę. No ja dziękuję, ale to moja wina była, bo ja mu... O, o Jezu, ile żarcia! Thank you, dziękuję, stary, naprawdę. Odwdzięczę ci się kiedyś. O, dobre. Ale serio, ona troszeczkę jest coraz dziwniejsza. Dobrze, Fireout, jedz sobie. Na bolące kości. Czemu mi pani pocałowała? Co to jest? Jakby... proszę sobie odejść, naprawdę. Spokojnie. A nic, nic. Dobra, zjedz to. Nie będę się tu przyjmował. Dobra, już mi się nie chce jeść. O Jezu, Faru, co ona ci zrobiła? Coś pobiła już na ratunek? Co ona, nie, dała mi całusa. Co, ona dała ci całusa? Przecież ona powinna cię pobić, nie? Aż muszę na rączki podnieść tu. Ona cię faworyzuje tutaj po prostu. Może, ale dlaczego bym miała mnie faworyzować? Proszę, to twoja wypłata, Faru. O, wypłata? Jest, w końcu! Ile dostaje? 1500 dolarów. Wie pani, ile to jest dla mnie jedzenia? Wie pani, ile to jest... dziękuję! Wow, aż mi się zmienił outfit od razu. Idę pomóc mamie, idę zremontować dom. O nie, mama, czemu leżysz przed domem? Halo, mamo! Synku, karaluchy są w naszym domu, nie miałem jak wejść. A jak tam u ciebie? Spoko wszystko, mamo! Zgadnij co, zarobiłem 1500 dolarów. Co? Czekaj. Jak to? I uwaga! Proszę, zupgrade'owałem na dom. I teraz czekaj, mamo. Łap, 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 łap. Wow, mama! Ale kozak outfit. Synku, jak ty to zrobiłeś? A nasze auto ulepszysz? Uwaga! Jaki upgrade, normalnie jak z gier mobilnych. Ale kozak ma chatę. Mój nowy pokój. Ej, mamo. Czemu to łóżko jest lekko ruszone? Ktoś tu był? Tak, była ta szefowa. Spyta ci, jaki lubisz kolor, ile masz lat. Dlaczego ona tu była? A nie wiem. Dobra, troszeczkę się boję. Ale dobra, mamo. Nieważne, czemu ona dotykała mojego łóżka? A, kolejny dzień w pracy. Co tu się dzieje? Witaj na przedstawieniu burgerów, oglądaj. O co tu chodzi? Czemu wszyscy tańczą? Opa, wszyscy do góry i tańczymy. Aha, uka, puka, o tak. Simon to wymyślił. A właśnie, Fireout, możesz na minutę pójść do kuchni? Dobrze, do kuchni. O, ja dzisiaj jako kucharz będę, serio? Chodź, Fireout, chodź, 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 tędy. No, tam, dobra, dobra. Fireout, zarezerwowałem dzisiaj salę kinową, żebyśmy mogli, wiesz, tam pójść ogólnie, wiesz, pracowniczo, taki ten wypad. O, czyli wypad pracowniczy, wszyscy przyjdą. Ty może tak, może tylko my. O, czyli wszyscy przyjdą, Simon, dzisiaj wypad pracowniczy do kina, Ach, dobra, cały dzień w pracy minął. Mogę, czemu ty konia, może już wszyscy są na sali, no tak, to raczej logiczne, tak? Dobra, idę. Wszyscy poszli, cała ekipa. Przepraszam, gdzie są wszyscy? Fireouciku, jesteśmy tu tylko ty i ja, na romantycznym filmie. Co? Czekaj, co? Chodź tu, ja cię kocham, nie widziałeś tego? Zostaw mnie, o nie, goni mnie, czemu ona mnie goni? Do samochodu, jadę, o nie, gdzie ja? Pomocy, zemdlałem. O Jezu, Fireoutik, jestem tu z tobą, spokojnie, przyszłam. Wiem, że mnie kochasz, wiem, to jest mój chłopak, serio. Czy mogę pani go zostawić, tak? Tak, jak najbardziej, spokojnie, nic się nie stanie. On wstał, jak mu się to udało? Run, uciekam. Fireoutik, wracaj, tu nie wolno ci wychodzić. Policjanci, zabierzcie ją, ona się na to rozdęca. Nieprawda, jemu odbiło, zobaczcie na niego, no, dopiero wyszedł ze szpitala, ma jakiś udar mózgu. No dobrze, zawieziemy go pani do domu, bo widzę, że naprawdę jest dziwny.
No nie, ja nie jestem. Pajrociku, proszę, przygotowałem ci kurczaki, a teraz się pocałujmy i bądźmy razem. Nie, nie chcę być z tobą, a, rozumiesz? Dobra, pójdę po inną rzecz, skoro nie chcesz tego. Ale jesteś taki wybredny, tak się nie zasłowuje chłopak. Nie wiem, co ona gada, ona myśli, że jesteśmy chłopakiem i dziewczyną. Dobra, czekaj, się pójdę tu. Przykład? O, dobra, tu się ukryję. Iron, gdzie jesteś? Halo, gdzie ty poszedłeś? Nie, nie, zniszczy kogoś, kto cię porwał. Ja uciekłem od niej, przecież ona jest jakaś nienormalna. O, mogę teraz wyjść na spokojnie, okej, okej. Fajro, to znalazłam cię, Jezu, masz to jedzonko. A nie chcę jedzenia od ciebie. No to się pocałujmy chociaż. Fuj, zostaw mnie. Ale jak to? Jak to? Co? No, ja nie chciałem być z tobą nigdy, w ogóle, przecież po prostu przyszedłem tam pracować. I za te wszystkie rzeczy? No Jezu, przepraszam, że cię... A, czemu mnie kopisz? A, byłem z tyłu karteczkę. A, masz! A, jeszcze dostałem, nie, pomocy. A, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ach, 7 dni minęło. W końcu mogę wrócić do pracy po tych wszystkich ulgach zdrowotnych. O, dzień dobry pani. Pracuj z Simonem. O Jezu, Simon, muszę robić z tą burgerem. Ona już jest dla mnie niemiła. Chyba wolałem wcześniej, wiesz? A, co ty robisz, Fajro? Źle, źle. A, czemu? A, moje nogi. A, Simon, nie. No, lepiej pracujcie, szybciej. Ach, wiesz co, Simon, chyba wolałem dawną tamtą pracę. Dawce. Ale Fajro, jak ty burgery pieczesz? Sorry, nie umiem!